Amen. Dzisiaj jest 10 dzień stycznia 2019 roku. Tekst Ewangelii, który spróbujemy rozważyć i nas poprowadzi na modlitwie osobistej, to Ewangelia świętego Łukasza, 4 rozdział, wersety 14-22a. To opis początku działalności Jezusa. Już widzieliśmy początku opisu działalności Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza. Dzisiaj z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus w mocy Ducha rozpoczyna swoją misję. Idzie do synagogi w Nazarecie. I podają mu zwój. Jezus rozwija ten zwój. To nie tylko taki gest techniczny rozwijania zwoju, ale jakbyśmy sięgnęli po piękny tekst z Apokalipsy świętego Jana 5:9. Jest mowa o tym, kto złamie pieczęcie i zwój otworzy. Dopiero w Jezusie, który rozwija zwój Słowa Bożego, to Słowo nabiera znaczenia, sensu, wypełnia się, ma moc. To jest coś bardzo ważnego. Dlatego Jezus mówi, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Dokonuje aktualizacji, ale nie tylko adaptacji jakiejś Słowa Bożego do konkretnych historycznych wydarzeń, ale aktualizacji. A więc to, co w Starym Testamencie było zapowiedzią, w Jezusie Chrystusie się realizuje. Tu i teraz. Jezus otwiera oczy, leczy, wyprowadza na wolność więźniów. Jezus przynosi czas łaski i przychylności Boga do człowieka. Naprawia tę sytuację zniszczoną przez zło, grzech i szatana. I popatrzmy, że w synagodze przytakują mu. Są zachwyceni, bo przecież tak naprawdę człowiek na to czekał. Ale z drugiej strony widzimy, że są inni. O tym nie ma w dzisiejszej Ewangelii, ale wiemy, że jakie są następne wersety, którzy zamykają swoje serce na objawienie, jakie przynosi Jezus. Trwają w grzechu, a rodzi to w nich gniew i agresję wobec Jezusa. I zobaczmy, to są jakieś dwie skrajne oczywiście postawy, ale są w jakimś sensie w naszym sercu. Z jednej strony przytakujemy Bogu, cieszymy się, że przychodzi, że wypełnia obietnicę, ale jak często nasze serca są zamknięte, jesteśmy pełni gniewu, złości, nerwów, lęków, agresji, także wobec Boga, bo nie otwieramy naszych serc na Jego działanie. Nie pozwalamy, aby On nas wyprowadził z mroku śmierci. Jezus objawia się, że dziś przynosi nam zbawienie. Przyjmijmy je otwartym sercem. Amen.